temu. Amica Aluminium. Teraz się dowiedziałem, bo parę osób już miało po uszy słuchanie o tym, jakie aluminium było pokrzywdzone w tym meczu. Więc poznałem kulisy tego spotkania. Ja wiem i to jest... Słuchaj, 4 piłkarzy czołowych aluminium sprzedało ten mecz Amice. A potem uznali, że będą sobie grali normalnie i albo wezmą do Amiki, albo wezmą do aluminium za triumf. Tak? Okay. Jakkolwiek się rozstrzygnie, zawsze będą do przodu. No i wygląda na to, że w przerwie meczu połapał się w tym słynny fryzjer, ponieważ wszedł i powiedział, że układ jest nieaktualny i wszystko to, co miało być dla piłkarzy aluminium, to idzie do sędziego. Okay. Podbija stawkę. Sędzia i tak był obstawiony, ale jeszcze mu podbił o dodatkową pulę. No i potem już poszło Kowalczyk, pan Kowalczyk, tak? Marek Kowalczyk. I ci piłkarze aluminium byli do tego stopnia, jeden z nich był bezczelny, że po paru dniach, czy tam 2 tygodnie później, przyjechał do chłopaków z Amiki po swoją pulę. Nie gadaj. Ja nie mówię, nie, no, jak, to my w ostatniej minucie strzeliśmy, żeby była dogrywka w ogóle w tym meczu. Tak. A ty chcesz, żebyśmy oddali de facto swoje pieniądze, bo z tego, co słyszałem, w ogóle piłkarze Amiki byli strasznie źli, że ten mecz jest kupiony przez kierownictwo klubu, ponieważ oni de facto oddawali swoje premie za zwycięstwo w tym meczu. A oni wychodzili z założenia, że jako klub ekstraklasowy z łatwością to aluminium ograją. Więc oni byli mocno niezadowoleni, bo to było z ich pieniędzy tak naprawdę. Tak. Że ktoś im te pieniądze odbiera i przekazuje dalej. Kurde, to aluminium było lepsze w tym meczu. Ja to pamiętam, bo pierwszą połowę to byli zdecydowanie lepsi.